Cześć, witam Was na kanale Perfumolog. Dawno nie było dziewczyn testujących perfumy, dlatego też dzisiaj nagramy taki właśnie odcinek, ale zanim zaczniemy, krótki komunikat. Słuchajcie, większość osób oczywiście rozumie to, że testy w tym rodzaju nie mogą być obiektywne, że jest to tylko zabawa, nie da się ocenić perfum na podstawie testu papierkowego. Ale pojawiają się też osoby, które nie potrafią przyjąć tego do wiadomości, dlatego też jeżeli nie masz dystansu do siebie, nie potrafisz przyjąć krytyki perfum, których używasz, to po prostu wyłącz ten film. I jeszcze w ramach przypomnienia, oczywiście zachęcam Was do odwiedzenia sklepu zapachniści.com.pl, czyli jest to perfumeria internetowa, w której dodatkowo, jeżeli użyjecie kod PERFUMOLOG, będziecie mogli kupić wszystkie dekanty, ale także niepełne flakony perfum o 10% taniej. Wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie pod filmem. Zamykamy oczy. Psik, psik. Psiknąłeś mi chyba na stół. Tak? O. No to oby ci się spodobały. To, wiesz, ej, ale zaprzykamy czymś innym. Nie, proszę cię. Mamy do przetestowania kilka zapachów, dlatego nie będziemy przedłużać, tylko dziewczyny testują perfumy numer 1. Ładnie pachnie. Męsko bardzo. Pachnie jak mój tata. A tata ma 50 lat. No, ale tak, bardziej się kojarzy z dojrzałym mężczyzną niż z jakimś młodszym. Tak? Okej, dobra. No już się tego skojarzenia nie pozbędę, aczkolwiek lubię tatę i lubię ten zapach. Tata się dobrze kojarzy. Pozdrawiam tatę. Okej, czyli teraz nie możesz powiedzieć, że te perfumy śmierdzą albo że dajesz im małą ocenę. Nie, nadal chcę, żeby mnie tata lubił. Dobrze, no to w takim razie, jeżeli Wam się podobają, ja nie będę Wam sugerował nic więcej poza psikaniem, po prostu będę dawał patyczki. Ludzie faktycznie zauważyli, że zbyt dużo sugeruję, zbyt dużo mówię o tych perfumach, dlatego oddaję Wam głos totalnie. Mhm. To zapach na jakieś cieplejsze miesiące roku. A mi się wydaje uniwersalny w sumie. Jest taki trochę ziołowy. Mogłabym go czuć i w lecie, i w zimie. No, ładny. Ładny, ale dla starszego, dojrzałego mężczyzny. Przyjemny, okej. Ja właśnie traktuję te perfumy jako zapach codzienny, raczej na lato. Jest to Kenzo Homme Eau de Toilette Intense. Taki właśnie typowy świeżaczek, lekkowodny, molekularny z figą. Bardzo lubię te perfumy, polecam. Jeżeli zależy Wam na perfumach o świetnych parametrach, to myślę, że warto dać im szansę. Na mnie siedzą spokojnie 12 godzin. To długo. Dobra. No właśnie, jeszcze ocencie na sam koniec. 7. No, 7. Myślę, że tak. 7 to jest taka adekwatna cena. Okay. Cena. Zobaczmy na perfumy numer 2. O, to już zdecydowanie dla młodszej osoby. Te są dużo bardziej ciężkie, takie w odbiorze. Widzisz, jak się takie różnimy? Mocne są dla mnie bardzo. A mi się wydaje, że są takie bardziej letnie i bardziej lekkie. To ja mogę Was troszeczkę pogodzić i stwierdzam, że są to przynajmniej dla mnie perfumy totalnie uniwersalne. Mhm. Czyli zarówno na lato, czy na jesień i zimę. Uff, Konka, możemy się dalej lubić. Nie tracimy wiarygodności. Tak, ale ogólnie Wam się podobają, czy tak się... Podobają. I ja myślę, że tak spokojnie od 20 do 40 mogłoby pachnieć. Mhm. Tak, dobry przedział, powiedziałaś. No, bardzo fajny. Dobrze zaczynasz. Tak? O, no to coś miło usłyszeć, bo nieczęsto się to zdarza. Przeważnie jestem krytykowany za swoje perfumy i oceniamy jeszcze na sam koniec. Ja bym dała 5. To znaczy, są w porządku, ale jakoś nie wow. Dla mnie myślę znowu 7. 7. Dobra, jest to tegoroczna nowość od Mansery, czyli perfumy, które ostatnio dość mocno polecałem. Moim zdaniem bardzo fajny, uniwersalny zapach. Taki trochę pieprzny, ziołowy, piżmowy, czyli coś, co możemy stosować przez całe lato. I oceniłyście na 5 i 7. I 7, okej. Zobaczmy teraz. Bardzo specyficzny. Specyficzny, okej. Okay. Jakiś taki chemiczny, sztuczny się bardzo wydaje. Dla mnie dziadkowaty. Dziadkowaty, chemiczny, sztuczny. No nie pierwszy raz taką opinię słyszę na ich temat. On tak pachnie jak takie, jakieś takie stare zapachy. Właśnie tak jak powiedziałeś, dla starych dziadków. Takie wody kolońskie z... Okej. Że nie wiem, jakby z jakimś, nie wiem... Jezu, wiem, to pachnie jakoś jak u lekarza, u stomatologa. U lekarza.
No to nie jest zapach, który bym sobie mogła czuć na co dzień. Dobra, czyli pewnie coś taniego, nie? Pewnie coś, co lubisz. Bo zwykle, jak nam się tak kojarzy, to zwykle, o, moje ulubione. Dobra, czyli... Tak, czy taniego? Nie wiem, czy taniego, bo zwykle tak jest, że jak coś śmierdzi i jest wyjątkowe w swoim rodzaju, to zwykle kosztuje miliony monet. Mhm. No tak, często tak bywa. Trudno określić wiek potencjalnego odbiorcy, bo to jest dla specyficznego czasu. Czyli między 89 a 92, tak? Ja bym tak od 70 się zgodziła, obniżyłabym dolny próg. Okay. Albo dla młodszego, ale takiego troszkę fana. Fana smrodów. Może znajdzie się na to jakaś wielbicielka, ale to chyba nie będziemy my. Dobrze. My nie. Czyli ocenimy jeszcze tylko. No jakby to był lekarz stomatolog, to dostałby 5, ale normalnie to byłoby 3. Dobrze, czyli 3. No ja 2 mogę dać. 3 i 2. Faktycznie są tutaj nuty typowe dla perfum, powiedziałbym klasycznych w takim starym wydaniu, pełno ziół, perfumy aromatyczne w taki podany w bardzo gorzki, szorstki sposób. I są to jedne z moich ulubionych perfum typowo letnich. Trafiłeś w Tak, tak. Amouage Beach Hut polecałem wielokrotnie. Chyba jedne z najtrwalszych, o ile nie najtrwalsze perfumy typowo letnie, jakie w ogóle kiedykolwiek testowałem. Ja te perfumy lubię za to, że jest to dla mnie taka trochę nietypowa mięta, bo nie wiem, czy kojarzy wam się to z czymś miętowym. Taka zielona, szorstka mięta. Z jakimś ziołem może tak, ale... Ale też nieraz słyszałem właśnie, że kojarzy się z czymś przeznaczonym dla starszych osób. Okej. Okay. Mogłem się spodziewać. Przechodzimy dalej. Nic szczególnego ja tutaj nie czuję. A nie czujesz trochę tak alkoholu? Alkoholu? Znaczy może jeszcze nie wyparował, ale mi to się tak kojarzy, że spokojnie taka, wiesz, przypocna koszula, takie, wiesz, panienka tak sama tu stoi. No, idealne podsumowanie. Ja już tutaj chyba się więcej nie mogę wypowiedzieć, już pierwszy odbiór. Dla mnie są nijakie. Tak. Nijakie. Mhm. Wiecie co, tak, poza tym, że skrytykowałyście przed chwilą jedne z moich ulubionych perfum. To te są kolejne. Nie, to właśnie ogólnie to się dzisiaj z wami zgadzam. Moim zdaniem jest to tak nijaki zapach, po prostu lekko słodkawy, nijaki. To więcej niż 2 też nie zaproponuję. Ale ja też zauważyłem, że zawsze prawie oceniacie nisko perfumy typowo słodkie. To ja myślę, że może nie jest to na 2, że to jest takie drażniące, ale to jest takie słabiutkie 3. Słabiutkie 3, dobra. Czyli nowość Jean Paul Gaultier Lumal o nazwie Elixir, czyli perfumy, jakich wiele obecnie powstaje. Moim zdaniem totalna średniawka. Zobaczmy jeszcze na te perfumy. Już czuję, że mi się nie podoba. Dobra. Ciężki zapach. Nie na lato, a dzisiaj jest jeszcze lato. Bardzo lato. No właśnie, niektóre z tych perfum są zdecydowanie na sezon jesienno-zimowy i takie właśnie chciałem dzisiaj pokazać, a pogoda totalnie nam popsuła plany, bo jest tutaj sauna, pogoda typowo letnia, chociaż mamy końcówkę lata. Nie jesteśmy z cukru, ale się topimy. No, dokładnie. No to ewidentnie. Nie jest to najlepsza pora do testowania tych perfum. Ocencie, co o nich myślicie, z czym wam się kojarzą i lecimy dalej. Takie dla, no, sędziwej osoby. Dobra, sędziwa. Raczej takiej już emerytura. Dla emeryta to jest zapach, ale takiego emeryta z dobrą emeryturą. I to jest prawda. Kiedyś nagrałem taki film, gdzie polecałem perfumy, które moim zdaniem pachną właśnie, no po prostu mówiąc wprost, drogo, ekskluzywnie. I wymieniłem jako jeden z tych zapachów te perfumy. Aha. Mi to pachnie jak taka chemicznie impregnowana kanapa skórzona. Jest to... No i dobre Ciekawe skojarzenie, porównanie. Tak, dobre skojarzenie. Jest tutaj chyba zamsz, czy właśnie taka delikatna skóra z kardamonem. Bardzo fajne, znaczy moim zdaniem bardzo fajne perfumy. Jak oceniacie? Nie, no, 2. 2, dobra. Okay. Ja też nie jestem fanką takich zapachów, ale jeżeli ktoś lubi ciężkie zapachy, no to może się zainteresować, bo nie można powiedzieć, że to jest złe.
Natomiast trzeba lubić takie klimaty. Ja osobiście nie lubię i 3 to jest maks, co mogę zaproponować. Jest to Tom Ford Noir Extreme. Fajne, kardamonowo, takie typowo korzenne, słodkie perfumy. Niestety pogoda nie sprzyja do tego, abyśmy je dzisiaj testowali. I im dłużej pokazuję perfumy osobom postronnym, kobietom, tym bardziej przekonuję się, że jednak perfumy uznawane za takie, które zbierają komplementy, czyli typowo korzenne, słodkie, jesienno-zimowe, wcale nie są tak dobrze odbierane i wydaje mi się, że kobiety jednak zdecydowanie lepiej odbierają, oczywiście nie wszystkie, ale duża większość, perfumy świeże, czyli takie właśnie czyste, cytrusowe, typowo letnie. My po prostu chcemy mężczyznę czystego. Umytego, tak? Umytego. Tak, bo czystość, jakby świeżość się kojarzy automatycznie z taką czystością i zadbaniem. Tak, jakby ktoś przykładowo wyszedł przed chwilką spod prysznica, prawda? Na przykład. No, jest to logiczne i faktycznie mi się wydaje, że takie perfumy są znacznie lepiej odbierane. Oceniamy na ile? Ja 2. 2, okej. Okay. A ja 3. 3, dobra. Testujemy ostatnie perfumy. Już ostatnie? No to możemy jeszcze coś dorzucić. No, większa świeżość w stosunku do poprzednich. Tak. Pachnie jak tonik ogórkowy z Rossmana. Tonik ogórkowy z Rossmana. I Klaudia powiedziała teraz coś, co bardzo często powtarzają osoby, które twierdzą, że ten zapach nie do końca się im podoba. Mówią, że pachnie jak ogórek albo koperek. Szczególnie przy wyższych temperaturach, a właśnie dzisiaj taką mamy. Może koperek? Jest słodkie, bardziej przystępny w odbiorze, ale czy chciałabym, żeby facet, z którym się spotykam, tak pachniał? Może niekoniecznie. A wiecie co? Są to jedne z tych perfum w mojej kolekcji, które chyba zebrały najwięcej komplementów. Tak? Najczęściej chyba ludzie pytali mnie właśnie o te perfumy, tak, co to jest, te, a także Kajal Om, o których nagrałem kiedyś film, jeżeli nie widzieliście, to sobie sprawdźcie. A jaka jest trwałość tego? Ogromna, tak, ogromna. Super. Tak, ja je wyczuwam po 12 godzinach, przez większość tego czasu projektują, no jeżeli chodzi o parametry, no to najwyższa półka. Może fajnie pachną na twojej skórze. No na pewno inaczej niż na... Tak, no wiadomo, że na papierku będą pachnieć inaczej. Ten zapach często jest opisywany jako totalnie molekularny. Molekularny, sztuczny, tak, taki... I mi się kojarzy ze sterylnością, z zieloną sterylnością. Są to perfumy drzewne, ale w takim klimacie, no nienaturalnym. Chociaż akurat mi się to podoba. Ale jest to jakby świeże, tylko że właśnie przez to, że jest molekularne, mówisz, to nie kojarzy się, mi się nie kojarzy z ogórkami, ani z niczym konkretnie. Raczej mam podejście neutralne, może nie zraża mnie, mogłabym dać 5, może, no myślę, że 5 jest taką adekwatną oceną, ale też w porządku. Nie przeszkadzają. Tak jak mówiłaś, nie to, żebym się jakoś sugerowała, ale mi też nie przeszkadzają. Nie poszłabym za tym zapachem, ale też nie jest tak, że odejdź, także nie jest. Okej, czyli 5. Tak, neutralny. No, nie jest źle, ale też... Nie jest to coś wow, nie wasz klimat. Okej, czyli 5 i... Dałabym 6, bo po tych ostatnich to naprawdę jest taki odpoczynek, wiesz? Dobrze, rozumiem. Nie zniechęca. Nie, no. Dobra, czyli Bois Imperial, perfumy, które uwielbiam i stosuję przeważnie do pracy, ale też jako totalnie uniwersalny zapach. Taki po prostu na każdą okazję. Zobaczmy może na to. Bardzo słodko to pachnie i tak. Skądś znam ten zapach. Trochę pachnie jak taki słodki żel pod prysznic. Ale damsko to damsko. Pachnie. Tak, tak, moim zdaniem, znaczy to jest chyba unisex, tak mi się wydaje. Dla mnie to też jest zapach zdecydowanie bardziej damski. Wiecie, z czym on mi się kojarzy? Z filmem Barbie. Bo główna bohaterka mogłaby tak pachnieć. Tak, takie, ale to takie jest takie mdląco przesłodzone. Tak, tak. Ja tak samo odbieram te perfumy. A jest to dość drogi zapach. Gdybym poczuła coś takiego u mężczyzny, to bym pomyślała, że jest zajęty. Że to jest po prostu perfum jakiś inny. Aha, okej. Okay. A ciekawe. Perfumy inne kobiety. Super perfumy, tak? Czyli ci się podobają? Znaczy, czy mi się podobają? Nie wiem, czy bym chciała czuć od kogoś, że jest zajęty. Jakbym go wąchała po szyi. Dobrze. Wtedy by mi się nie podobały. Ja bym się sama tym nie poperfumowała, ale myślę, że ktoś mógłby. No to ocena. Ktoś, kto preferuje bardzo słodkie zapachy. Tak. Takie mdlące. To jest, bo właśnie, to jest zapach typowo owocowy, ale ekstremalnie słodko-owocowy. Taki wręcz landynkowy moim zdaniem.
taka cukrzyca w płynie. Tak, 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 tak. No jak medycznie. Szanuję, szanuję. No to... No 4. Dobra, a Kornelia? Ja osobiście nie preferuję słodkich zapachów. No, mogę tutaj też dać 4, bo nie jest to jakieś najtragiczniejsze. Nie śmierdzi tak, żeby kogoś odrzucało. Natomiast mnie mdli na jakby, jak czuję takie zapachy słodkie. Znaczy jeszcze jedno mogę powiedzieć, my chyba, czy ja myślę, że może mogłam czuć taki zapach gdzieś tutaj u nas na Podkarpaciu, że dziewczyny u nas lubią takie słodkie. Tak, ale to prawda. Słodkowocowe. Starsze osoby, jak czasem idę do pracy i mijam kobiety, to raczej te starsze lubią taki ogon słodki zostawiać, tak, tak bym powiedziała. No. Dobrze. 3, zmieniam na 3. 3, dobra. Czyli... Lubisz starszych pań? Nie przeszkadzają mi kobiety w żadnym wieku. Po prostu nie lubię słodkich zapachów. Okay. Ja lubię cytrusowo, bardzo świeże. Dobrze. Jest to zapach od Imaginary Authors o nazwie In Love With Everything. Taka nazwa. Dla mnie słodki ulep. Dalej dziadkowe klimaty. No, jakieś takie jak drzewo. Raczej jesienna nuta. Polecałem te perfumy w tydzień temu w filmie z perfumami polecanymi na jesień. Mhm. Są jesienne, są. No? I dla starszego pana. Też. Okej, okay, no to ocencie. Nie no, ja myślę, że... Z 6? Z 6, dobrze. Spodziewałem się gorszej oceny. Ja 4, bo nie preferuję takich zapachów. Nie śmierdzi. Nie śmierdzi, a jestem zdziwiony, bo jest to zapach typowo skórzany i powiedziałbym nawet, że ta skóra jest tutaj dość wymagająca. Że nie jest to taki przeciętny zapach, ale początek jest fajny, bo są tutaj również owoce tropikalne. Porzeczka. Może. Dobra. Wierzymy ci. Spodziewałem się czegoś gorszego, nie wyszło tak źle. Jest to Koreterno Hardcore. Flakony tych perfum to dzieła sztuki, naprawdę coś pięknego. Dobrze, dziewczyny już przetestowały wszystkie zapachy. Zwycięzcą odcinka jest Kenzo, które polecałem wam wielokrotnie. Dziewczyny oceniły te perfumy na 7. Czyli dzisiaj nie było żadnego zapachu, który zachwyciłby, ale faktycznie jest to coś być może niewybitnego, ale uważam, że są to na tyle dobre perfumy, że sprawdzą się przykładowo na lato, na taką pogodę jak dzisiaj. Idealna pora roku, idealny dzień właśnie taki upalny do testowania tych perfum. Piątku nam pokazałeś lepsze zapachy, a potem było coraz gorzej. To nie w każdym odcinku muszą być dziesiątki, jedynki też. Dzięki dziewczynom za wzięcie udziału w filmie. Dziękujemy. Proszę bardzo. I jeżeli chcielibyście zobaczyć następny odcinek z udziałem dziewczyn, no to oczywiście napiszcie w komentarzach i będzie fajnie, jeżeli zaproponujecie jakieś perfumy, które chcielibyście zobaczyć na takim właśnie filmie. Cześć. Cześć. Do zobaczenia, cześć.